Owczarek środkowoazjatycki: wady i zalety. Owczarek środkowoazjatycki, chociaż może nie jest tak popularny, jak się niektórym wydaje, ale jest to pies, o którym większość z nas słyszała i wiele osób po prostu ciekawi, jaki ten pies jest. Tu oczywiście zapraszam na materiał, gdzie go omawiam, opisuję te najważniejsze cechy charakteru i tego, jaki ten pies jest. Dzisiaj o wadach i zaletach tych psów. Zacznijmy oczywiście od zalet. Pierwsza z nich to to że właściwie wychowany owczarek środkowoazjatycki jest psem zrównoważonym, przewidywalnym i spokojnym. To nie jest pies, który w odpowiednich rękach będzie jakimś nieobli jakąś nieobliczalną bestią, nad którą się nie da panować. Ale tutaj słowo klucz, jak zawsze w przypadku psów, wychowane i prowadzone. Kolejna zaleta jest to, że owczarki środkowoazjatyckie potrafią być dobrymi towarzyszami rodziny. Ale nie tak jak na przykład te małe psy, czy też na przykład goldeny. Owczarek środkowoazjatycki jest troszkę innym towarzyszem rodzinnym. Jest towarzyszem rodziny na swój własny sposób, ponieważ on jest, można powiedzieć, pełnoprawnym członkiem tej rodziny i należy go tak traktować. I tylko wówczas, kiedy on będzie traktowany jak zwykły, normalny członek rodziny, owczarek środkowoazjatycki będzie mógł być. Fajnym towarzyszem. Kolejną zaletą jest to, że lubi i potrzebuje towarzystwa ludzi. Są to psy lojalne, oddane swoim opiekunom, ale potrzebują całkiem dużo czasu z nami. I chociaż bardzo często wymienia się owczarki środkowoazjatyckie jako te, które świetnie znoszą samotność, ponieważ tak jest, to jednak pamiętajmy, że potrzebują też naszej obecności. I obecność człowieka bardzo często jest lekiem. Na wiele problemów, na przykład z owczarkiem środkowoazjatyckim. On lubi ludzi, on lubi kontakt z ludźmi i naprawdę wiele osób jest zaskoczonych, kiedy spotka owczarka środkowoazjatyckiego, który przez pół dnia mógłby się nie odlepić od swojej rodziny, od swoich opiekunów. A resztę dnia i noc po prostu spędzić na tym, co uwielbia, czyli na stróżowaniu. I to jest kolejna zaleta, ponieważ owczarek środkowoazjatycki jest świetnym stróżem. Bardzo czujnym, nieaktywnym, niehałaśliwym. To jest pies z rodzaju tych, który sobie gdzieś w kąciku leży i pilnuje. Reaguje dopiero wtedy, kiedy trzeba. To nie jest owczarek niemiecki, który będzie koło naszego ogrodzenia robił setki kilometrów i szczekał na każde wydumane zagrożenie. Owczarek środkowoazjatycki reaguje dopiero w ostateczności. Pamiętajmy jednak, żeby go, można powiedzieć, nie podpuszczać. Nie stawiać tylko na to stróżowanie, ponieważ to może być duży błąd. Są to psy też bardzo opiekuńcze, zwłaszcza względem dzieci, ale jak zawsze pamiętajmy, to jest pies duży, żeby po prostu tego dziecka nawet przez przypadek nie potrącił. Są to też psy, które tego ruchu nie potrzebują zbyt dużo. To, że nie potrzebują tego ruchu zbyt dużo, to nie oznacza, że możemy go pozostawić samego sobie. Spacery, i to bardzo często dosyć długie, jak najbardziej temu psu są potrzebne. To, że nie potrzebuje tego ruchu dużo, oznacza, że nie musimy z nim przez godziny trenować, ale nie zapominamy o tym spacerze. A jeśli jest dobrze wychowany, to na tym spacerze naprawdę nie powinien sprawiać nam problemów i powinien być z takiego spaceru bardzo zadowolony. Chociaż oczywiście, taki spacer to lepiej z dala od tłumów, od miasta, żeby tych bodźców nie było zbyt dużo. Jak na tak duże psy, owczarek środkowoazjatycki dosyć długo może żyć, ponieważ średnio zakłada się, że owczarki środkowoazjatyckie mogą żyć od 11 do 15 lat, co w przypadku tak dużych psów, o wielkości będzie w wadach, jest wynikiem bardzo dobrym. Oczywiście przekłada się na to duża odporność i świetne zdrowie tych psów. To są kolejne zalety, ponieważ owczarek środkowoazjatycki z reguły nie ma większych problemów zdrowotnych, on musiał być twardy, wytrzymały i odporny, żeby po prostu sobie poradzić w tych bardzo trudnych warunkach, w jakich mu przyszło powstawać i żyć przez tysiące lat. Kolejną zaletą jest to, że pielęgnacja w przypadku tych psów nie jest jakaś problematyczna, nie sprawia po prostu problemu. Nachwaliliśmy się, ponieważ naprawdę ten pies posiada szereg fajnych zalet, teraz kilka wad. Pamiętajmy, że te wady, jak zawsze mówię, w przypadku psów dobrze wychowanych i prowadzonych raczej nie istnieje. Chociaż pierwsza z nich istnieje zawsze. Czyli są duże i bardzo silne. Suczki to 60-69 cm i 40-65 kg. Psy natomiast od 65 do 78 cm i 50-80 kg, czyli pies naprawdę duży. I niestety to stanowi pewne ograniczenia i przeszkody, ale idziemy dalej. Są to psy bardzo niezależne, bardzo samodzielne i nigdy nie będą jakoś całkowicie posłuszne i nie będą zawsze wykonywać tych poleceń, tak jak to niektórym się wydaje, że powinny robić psy. Ciekawe czy ci ludzie też tak każde polecenie każdej osoby wykonują. Owczarek środkowoazjatycki wymaga też doświadczonego opiekuna i dużo kontaktu z tym opiekunem z ludźmi, ponieważ bez tego wychowania w nieodpowiednich rękach owczarek środkowoazjatycki może się stać bardzo niebezpieczny i nieobliczalny. Dlatego do tego psa przyle... przyczepiła się taka opinia mit, że może być niebezpieczny, ponieważ niestety nie zawsze trafiają one w odpowiednie ręce. Ktoś, kto nie ma odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i czasu, może po prostu stworzyć bardzo niefajnego psa. Ale to taka osoba, jak dostanie w swoje ręce Jorka Maltańczyka, no Jamnik to jest w ogóle bardzo charakterny pies, ale na przykład Goldena też może z takiego psa zrobić psychicznego kaleka, jeśli wiecie o czym mówię. Więc musimy o tym pamiętać, że bez doświadczenia, bez dużej wiedzy i odpowiedniej ilości czasu nawet nie ma co zastanawiać się nad tym psem. Do tego mogą one wykazywać bardzo duży terytorializm, co może stanowić w niektórych przypadkach, przypadkach duży problem. Wymagają one też sporo miejsca i przestrzeni, dlatego źle znosi życie w mieszkaniu, w takiej małej przestrzeni. On musi mieć dużo miejsca, dużo przestrzeni i tylko wówczas czuje się szczęśliwy. Jeśli chodzi o naukę, to one też nie są zbyt chętne do wykonywania poleceń. Są inteligentne, jeśli je do czegoś przekonamy, to się nauczą błyskawicznie, ale one raczej przekładają nad uczenie się, nad szkolenie, bycie z nami, takie zwykłe, normalne oraz stróżowanie. Czyli coś dla nich bardzo fajnego. Tak jak powiedziałem, pół dnia z opiekunami, resztę czasu powoli sobie stróżować, i ten pies będzie najszczęśliwszy na świecie. Kolejną rzeczą, którą należy zaliczyć do wad, jest często występujący silny instynkt myśliwski, łowiecki. Jednak te psy musiały bardzo często pożywienia sobie po prostu dozbierać, że tak powiem, dopolować, więc by. Kształciły taki dosyć mocny instynkt myśliwski, i chociaż są bardzo duże, to wiele osób właśnie będzie zdumionych, że pomimo tej dużej wielkości są tak sprawnymi myśliwymi i że właśnie coś złapały. Ale to może być spory problem. Oczywiście socjalizacja, socjalizacja i socjalizacja. Zapoznawanie tego psa z innymi zwierzętami, zapoznawanie tego psa z ludźmi. Coś bardzo, bardzo ważnego, o czym nie możemy zapomnieć. I tutaj zapomniałem, ponieważ on z reguły to należy zaliczyć do zalet: owczarki środkowoazjatyckie z tymi domowymi zwierzętami czują się bardzo fajnie. Z kotem, z innymi zwierzętami, z którymi się wychowały, które są w domu, on po prostu je toleruje, a wręcz będzie ich bronił, uznając te zwierzęta jako coś, czym powinien się opiekować. Gorzej troszkę z tymi obcymi. Więc, jak widać, obraz owczarka środkowoazjatyckiego nie jest taki straszny, jak się mogłoby niektórym wydawać. Co oczywiście nie znaczy, że powinnaś go kupić, czy powinnaś, ponieważ można to zrobić, kiedy zapewni mu się to wszystko, czego potrzebuje: dużo miejsca, odpowiedniego właściciela, posiadającego doświadczenie, wiedzę, konsekwencje, cierpliwość, potrafiącego go prowadzić, i po prostu dopiero wtedy taki wybór będzie czymś pozytywnym i dobrym, i dla psa, i dla ludzi. Oczywiście dzisiaj dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, do usłyszenia, do zobaczenia, jeszcze nie powiedziałem jak zawsze, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, oceń, skomentuj, wrzuć na swoje media społecznościowe, pokaż znajomym, udostępnij, poleć tak, żeby ten materiał i inne materiały dotarły jak najszerzej. Oczywiście zapraszam na inne kanały, linki znajdują się w opisie. Zwłaszcza na mój nowy kanał, ciekawostki o zwierzętach. Dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam ponownie.